Cześć kochani, witam się z Wami w nowym dniu. Ja już wróciłam do swojej pracy, do swojej rzeczywistości w wyjeździe. Także tak, w pracy mam ogólnie hardcore, mam bardzo dużo pracy. Od poniedziałku to po prostu od rana do wieczora jestem w pracy i pracuję całymi dniami. Natomiast dziś w końcu mam wolniejszy dzień, jest godzina dopiero po 14, a ja już jestem dzisiaj po pracy. Na Booksy sobie zrobiłam, że nie ma dziś zapisów już do mnie, dlatego że muszę sobie tutaj ogarnąć różne takie rzeczy, na które po prostu nie miałam czasu. Przed wyjazdem ładnie sobie tutaj wysprzątałam, wszystko porobiłam, no ale teraz poniedziałek, wtorek, środa całymi dniami pracowałam i po prostu skumulowało mi się tutaj, wiecie, no trzeba posprzątać, trzeba odkurzyć, trzeba umyć podłogę. Zamówiłam sobie w ogóle mopa, tego płaskiego mopa z Wiledy. Mam go w domu, bardzo fajnie on mi się sprawdza i zamówiłam go sobie też tutaj, bo tutaj do tej pory miałam taki mop, taki byle jaki, taki zwykły, kręcony. I zamówiłam sobie właśnie ten mop z Wiledy. Mam już powiadomienie, że mam paczkę w paczkomacie, ale nie wiem, czy to jest ten mop, czy... Bo jeszcze się spodziewam drugiej paczki. Rany, wybaczcie, że tak ziewam. Ale mam taki zjazd. Zrobiłam sobie kawę, także zaraz. Będzie taka bałożywie, mam nadzieję. No, także mam dwie paczki w paczkomacie. Jedną już mam, a drugą będę miała, bo jej status jest, że wydana do doręczenia, więc na razie nie idę po tę jedną paczkę, tylko już poczekam, aż przyjdzie ta druga i pójdę, odbiorę sobie od razu dwie. No i takie rzeczy muszę sobie porobić. Klientkę skończyłam już godzinę temu, ale zrobiłam sobie jedzenie w końcu, bo ja byłam jeszcze bez śniadania w ogóle dziś w domu, tylko zjadłam jakiegoś banana, więc zjadłam sobie teraz jedzonko, sobie zrobiłam. I co chciałam powiedzieć? Zrobiłam sobie jedzonko, zrobiłam sobie, uzupełniłam zeszyt sterylizacji, uzupełniłam sobie taki drugi zeszyt, gdzie muszę wklejać takie, wiecie, karteczki, że dana klientka została obsłużona narzędziami wysterylizowanymi. Ja to wszystko muszę dokumentować, muszę prowadzić dokumentację i bardzo, bardzo tego pilnuję. Słuchajcie, chciałam Wam w ogóle powiedzieć, podziękować bardzo, z całego serca Wam chciałam podziękować za to, że wiele osób z Was tutaj z YouTube'a wzięłyście udział w głosowaniu na moją córkę w tym rankingu Bookmedia i POF. I słuchajcie, Kamila dostała się do finału, została zaproszona do Warszawy. Jedzie tam chyba 19 czerwca, jeśli się nie mylę. I tam będzie ogłoszenie zwycięzców. Kamilka twierdzi, że w tym POF raczej nie ma szans na wygraną, ale w Bookmedia myślę, że ma dość twardą pozycję. Zagrożenie czuje tylko ze strony takiej innej jednej osoby. No, ale w ogóle sam fakt, że w ogóle dostała się do finału, to jest taki sukces, takie wyróżnienie i to też w dużej mierze dzięki Wam, bo wiem, że głosowałyście. Także bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. I z innych takich rzeczy dotyczących mojej córki jeszcze chciałam Wam się pochwalić, że w zeszłym tygodniu odbyła się premiera okładki książki mojej córki. Także okładka książki już jest podana do publicznej wiadomości. Kto z Was będzie chciał, to napiszcie to na Instagramie, Wam prześlę zdjęcie właśnie mojej córki z tą książką, tak sobie ładnie trzyma. I słuchajcie, to jest niesamowite widzieć na okładce książki imię, nazwisko swojego dziecka. No niesamowite. Albo może nawet tutaj Wam to wkleję, bo to przecież wkleję Wam tutaj właściwie zdjęcie i zobaczycie, poznacie moją córkę i zobaczycie, jaka będzie okładka jej książki. Tytuł jest po angielsku, ale książka będzie pisana oczywiście w języku polskim. Także zaraz Wam będziecie mieli wklejone to zdjęcie. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że odnośnie wyjazdu, jestem bardzo zadowolona z wyjazdu. Słuchajcie, jak te dni minęły niesamowicie szybko. Ja myślałam, że ja tam coś więcej ponagrywam dla Was, pokażę Wam co tam, jak spędzamy czas. Ale wiecie co, nie było na to czasu, nie miałam do tego głowy i no to były tylko dwa dni, prawda? Tylko dwa dni, które tam spędziliśmy, no bo dwa dni były też w drodze. Cały dzień jechaliśmy do Holandii i wracaliśmy też cały dzień. Ale ogólnie było bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu. W ogóle mojej siostry, bo my tam byliśmy, jeśli ktoś nie wie, u mojej siostry córki, która wyprowadziła się do Holandii, do swojego narzeczonego.
I w ogóle mojej siostry córka jest mi tak bliska, ja ją tak kocham jak moją córkę, bo ja ją wychowywałam w dużej mierze. Był czas, kiedy nie mogłam iść do pracy, kiedy moja córka była mała, to wtedy opiekowałam się swoją córką i właśnie Kingusią moją. No i właśnie Kinga jest mi tak bliska i po prostu i tak się cieszę, że mogłam ją odwiedzić w tej Holandii, zobaczyć sobie, jak ona tam mieszka, jak ona tam żyje. No, fajnie, fajnie. No i też cieszę się z tego, że mogłam wrócić do Holandii, zobaczyć sobie, bo ja tam kiedyś pracowałam, nie? Popatrzeć, powspominać. No miło, tak wiecie, bardzo miło i bardzo taki dość emocjonalny wyjazd to był dla mnie. Ale fajnie. Ja z natury jestem w ogóle domatorką, ja jestem osobą taką, że mnie jest wszędzie dobrze, ale najlepiej to mi jest w domu, w moim domu, na swoim podwórku. Niespecjalnie lubię gdzieś tam wyjeżdżać, na jakieś wojaże, ale jednak od czasu do czasu jest wskazany taki wyjazd, uważam, bo człowiek nabiera jakiejś takiej innej perspektywy. Głowa odpoczywa po prostu. Widzimy coś innego, prawda? Poznajemy jakieś tam inne rzeczy. No fajnie, powiem wam, że jestem bardzo zadowolona. Płynęliśmy tą łódką, wrzucałam na Instagrama relacje, na shortce chyba też wrzuciłam, albo zamierzałam wrzucić, albo wrzuciłam. Kurde, już nie wiem, bo mówię wam, to wszystko się tak szybko działo. A z kolei, kiedy wróciłam z Holandii, no to od razu do pracy i mówię, za od rana do wieczora w pracy. Wróciliśmy w niedzielę wieczorem, akurat zdążyłam na finał Tańca z Gwiazdami. Nie było tak, że oglądałam każdy odcinek tego programu, ale jakoś ten finał jednak mnie bardzo, bardzo interesował, kto wygra. I dosłownie wróciliśmy z tej Holandii, a to akurat zaczynał się ten program. No a w poniedziałek rano już do pracy i na cały dzień wtorek, środa, nie? I dziś dopiero mam taki wolniejszy dzień. Wybaczcie mi to ziewanie, ale po prostu po jedzeniu też chyba cukier mi się podniósł, bo długo, długo nie jadłam i ja potem sobie zjadłam i zjadłam sobie w ogóle bułkę z serkiem pleśniowym i z kiełkami z brokułu, pomidorki koktajlowe i wypiłam sobie chłodnik z ogórka. Ten chłodnik kupiłam dzisiaj w markecie Dino. Co jak co, ale te chłodniki to nie mają pyszne. Jeszcze jest taki z buraka czerwonego i ten z buraka bardziej mi smakuje, ale nie było dziś z buraka, więc kupiłam sobie z ogórka i też może być, bo też jest smaczny. Raz tylko zdarzyło mi się kupić ten chłodnik, jakiś taki skwaszony był, taki skwaszony w sensie, że no coś tam było nie tak, bo data ważności niby była ok, ale coś z tym chłodnikiem było nie tak i musiałam go wywalić. Chciałam sobie też zrobić paznokcie, tylko właśnie nie wiem, jak sobie to w czasie rozplanować, bo chciałabym tak, chcę jeszcze te paczki odebrać, dograć wam tutaj filmik. Tylko tej drugiej paczki jeszcze nie ma w paczkomacie, więc czekam. Chcę sobie tutaj ładnie posprzątać, chcę sobie zrobić paznokcie, ale chciałabym też dzisiaj skosić podwórko, bo powiem wam, że znowu tak trawa zarosła. To pierwsze koszenie to odbyło się w taki sposób, że kosiłam trawę na dosyć wysokiej, na dużej wysokości kosiarki, na maksymalnej, na siódemce, dlatego że trawa była dość wysoka, ja nie wiedziałam, czy tam jakichś kamyków nie ma pod w tej trawie, albo czy chałka, psy nasze, jakieś tam kości nie pozostawiały i wolałam na wyższych obrotach sobie skosić i dopiero potem tam sobie przejrzałam, pozbierałam jakieś tam rzeczy ewentualnie. Natomiast teraz podwórko jest już czyste, więc mogę sobie na spokojnie skosić, obniżając kosiarkę, nie? I wtedy ta trawka będzie maksymalnie skrócona, więc przez więcej czasu zajmie jej odrastanie. A teraz no to przecież zobaczcie, kiedy ja z półtora tygodnia temu kosiłam trawę, nie? Jakoś właśnie przed tym wyjazdem do Holandii chciałam skosić. W jednym dniu kosiłam właśnie podwórko, a na drugi dzień kosiłam resztę. O, przepraszam, ale jestem dziś ziewającą królewną. Wybaczcie mi to, ale po prostu, no mówię, mam taki chwilowy zjazd jakiś. No i tak. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć? O, może właśnie, może dziś jeszcze z tą biżuterią zrobię. Troszkę mi się sprzedało od biżuterii teraz przez te parę dni. 3 czy 4 klientki sobie coś tam kupiły. No, ale właśnie, tą biżuterię, którą ostatnio zamawiałam, muszę w końcu też ją wam pokazać, bo mi prosiłyście, ciekawe jesteście tych bransoletek na stopę. Muszę to w końcu zrobić.
Także tak, kochani, co? Idę sprawdzić, czy przyszła druga paczka i... No, a tutaj zobaczcie moją córunię, moją gwiazdę, kochani. A ja odebrałam już wszystkie moje paczuchy, aż trzy. Już Wam pokażę, co mi tutaj przyszło. Odebrałam sobie mops Wiledy, właśnie ten płaski zamówiłam. Zamówiłam sobie taką niedużą paczuszkę z klawiera. Też jestem ciekawa tej firmy. To jest jedna, to jest kolejna firma z mojej listy, którą chcę sobie przetestować. Firma kosmetyczna. I zamówiłam sobie też produkty z takiej hurtowni kosmetycznej. Po prostu uzupełniłam sobie moje braki, które się pojawiły w moim wyposażeniu produktowym. I słuchajcie co, zacznę od mopa. Chociaż to właściwie nic takiego ciekawego nie jest. Wszyscy wiemy, jak wygląda mop. No ale sprawdzę sobie, czy wiecie, czy wszystko się zgadza i tego. Jeszcze tu z tej strony. O, jaka ściureczka czyściutka moja, to już taka jest biedna. Muszę w ogóle zamówić też te wkłady i wkłady wymienne, bo moja, jak się to mówi, szczotka wkłady od mopa już zdecydowanie wymaga wymiany. Dobra, nie będę tutaj tego wszystkiego wyjmować. Wszystko jest kompletne, także wszystko nam się tutaj zgadza. Z klawiera pokażę Wam, co zamówiłam. Zrobiłam sobie tutaj inną miejscówkę do nagrywania, dlatego że tam u mnie w salonie zazwyczaj nagrywam nie na tym moim fotelu dla klientek. Jakoś tak się nie czuję komfortowo, bo ciągle tylko tak zerkam, że czy jakaś klientka nie wchodzi, czy ktoś nie wchodzi o coś zapytać. Wiecie, a kilka razy już mi się tak zdarzyło, że właśnie nagrywałam, a tutaj nagle ktoś stoi za drzwiami szklanymi, nie, i patrzy, co ja robię. A ja lampa rozstawiona i twardo do Was nadaje, nie? Kurczę, ale zabezpieczyli tę przesyłkę, że nie mogę się tutaj do niej dostać. Słuchajcie, tak to wygląda. Folia bąbelkowa jeszcze jest folią bąbelkową zabezpieczone. O, tutaj już mi coś... Aha, tutaj jakiś mi wypadł opakowanie z frezu. Puste. Czyli się otworzyło i muszę się tutaj spodziewać frezu. Tak. Ten frezik mi wyleciał. Zamówiłam frez łezkę. Tutaj zamówiłam też frez łezkę. Do opracowania skórek te frezy są fajne. Zamówiłam pilniczki z klawiera. Nie wiem, jakoś tak pierwsze skojarzenie to mam z takimi tymi tandetnymi pilniczkami, które kiedyś zamówiłam i które do tej pory mam, bo ja ich po prostu nie używam. No ale klawier to jest raczej fajna firma, więc nie sądzę, żeby te pilniczki miały być jakimś badziewiem, mam nadzieję. Zamówiłam sobie do stempli, takie coś do stempli, też sobie testuję, stempel po prostu, takie coś do stempli. No słuchajcie, tak po prostu świetnie się wypowiadam, mój zasób słownictwa po prostu, szczególnie o tej godzinie późnym popołudniem, jest powalający. Zamówiłam stempel do stempli. Mam też te stempelki z różnych firm. Jednymi odbija mi się lepiej, innymi mniej fajnie, a inne jeszcze są beznadziejne. Zamówiłam ten z klawiera. Zobaczymy, jak on się zachowa. Tutaj zamówiłam sobie cążki też z klawiera, cążki do skórek. Cążki do skórek to też takie, wiecie co, takie fajne cążki. Najlepsze są ze Stalexa. Takie fajne cążki są drogie, bo to wahają się w cenach od 80 zł wzwyż. Zamówiłam sobie z klawiera i te cążki kosztowały ile? Czekajcie, bo tutaj nie ma cążek. A, 49,99 zapłaciłam za te cążki. Zobaczymy, jak one się sprawdzą. Najbardziej odpowiadają mi cążki do skórek w rozmiarze 5 mm. Kiedyś też już coś do Was mówiłam i właśnie 5 ml. Nie, 5 ml. I tutaj też sobie zamówiłam piąteczki, ale...
No, zobaczymy, jak to mi się sprawdzi w praktyce. I to wszystko z klawiera. A teraz właśnie z tej hurtowni kosmetycznej to zamówienie będzie większe. I już Wam pokażę. Czekajcie, czy ja mogę troszkę do tyłu się przesunąć. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że w poprzednim klipie właśnie Wam powiedziałam, że to spotkanie, na które moja córka jedzie na ten finał do Warszawy, że 19 czerwca, nie, 19 maja, przejęzyczyłam się. 19 maja jest właśnie wyniki. Mnóstwo folii i teraz tak, tutaj zamówiłam sobie butelkę cleanera 500 ml, byłam przekonana, że ja zamawiam 100 ml. Wolę jednak z większą pojemność. Coś, co wiem, że i tak zużyję, to wolę sobie jednak zamówić większą pojemność, dlatego że to zawsze wychodzi troszkę taniej. I też zamówiłam sobie ten cleaner z innej firmy niż te, które mam dotychczas, bo teraz mam z LR, to mam z Similaka, teraz sobie zamówiłam z innej firmy. Tutaj zamówiłam sobie rękawiczki, eseczki. Z tymi rękawiczkami to też mam dylemat, bo to zależy wszystko od firmy, że w jednej firmie po prostu różnią się rozmiary, wiecie, o to mi chodzi. Miałam rozmiar M, no to były mi za luźne, bo ja dłonie to akurat mam małe, więc zamówiłam eski i eski niby są ok, ale po prostu kiedy je zakładam, no to tutaj w tym miejscu one są dosyć wąskie i kiedy tutaj przez tą szeroką część muszą przejść, to czasem tak się siłuję i zauważyłam, że czasem klientka tak się patrzy, wie co ja w ogóle wyprawiam. Tutaj zamówiłam sobie też te eski. Czekajcie, no z ciekawości sobie zobaczę, jak te eski. Przepraszam, ale tak mi się chce pić, bo już po prostu mam sucho w gardle. No jakieś takie, nie wiem, czy mi się te rękawiczki spodobają, jakieś takie cieniutkie się wydają. Nie wiem, nitrylowe, ale jakieś takie one są, wiecie co? Nie, no nie są złe, fajnie otulają rękę. Zobaczymy tylko, czy będą wytrzymałe, bo to też jest ważne, nie? Nie znoszę, kiedy po prostu zaczynam robić klientkę, a tutaj już mi rękawiczka strzeliła. Trochę jestem sobie sama winna, bo im dłuższe mam paznokcie, tym częściej i szybciej te rękawiczki też się drą. Ale fakt jest taki, że naprawdę jedne rękawiczki szybciej się drą, a inne są bardziej wytrzymałe. Tutaj zamówiłam sobie znowu jakieś pilniczki na próbę, znowu z innej firmy, bo idealnych pilniczków też wciąż szukam. Te mam tutaj z ABBA Group sobie zamówiłam, a tamte są z klawiera. Mówiłam, że tamte są z klawiera. Ok. Tutaj mam buteleczki. A, tutaj zamówiłam sobie bazy, dehydrator. To jest na zapas, wiecie? Ja te produkty akurat mam, ale chcę sobie stworzyć takie miejsce, tutaj taką nową bazę w ogóle sobie Zaraz, co to w ogóle jest? No ta baza, ale ja chciałam dużą pojemność, a zamówiłam małą. Kliknęło mi się, źle mi się kliknęło. Ale to nic. Te produkty są generalnie na zapas. Chcę sobie stworzyć takie miejsce, czy częściowo mam takie miejsce, gdzie mam tam rzeczy na zapas podkładane. Ale ja sobie to słabo tak kontroluję i zdarza mi się, że na przykład o coś mi się kończy, ja wtedy ola Boga, bo coś tam się kończy, nie? Tak jak teraz z pilniczkami się zrobiłam. A teraz będę miała takie miejsce, gdzie faktycznie będą moje rzeczy na zapas. Jeżeli będę coś sobie brała z tej szuflady zapasowej, to od razu będę sobie wpisywała na listę zakupową, co, że ja to muszę zamówić, bo ja to muszę mieć na zapasie. Tutaj pilniczki też z ABBA Group, ale te są niepakowane każdy osobno i o innej gradacji, bo tamte mam na 180 na 240, a te wzięłam 100 na 180. Potem tutaj jeszcze mam mnóstwo folii. Zamówiłam sobie taki zestaw frezów. I znowu tutaj mam te łezki, mamy taki mały walec do skórek. Takie frezy w zestawie sobie zamówiłam. Potem
W ogóle rozszerzyłam sobie troszkę, domówiłam sobie narzędzie, bo stwierdziłam, że zdecydowanie za często puszczam autoklaw i na przykład naraz wkładam sobie około 8 pakietów, a mogę włożyć max 12, czyli o te 4 pakiety więcej chcę sobie poszerzyć mój stan produktowy narzędzi, żeby, wiecie co, no zawsze to będzie ciut rzadziej, będę musiała włączać ten autoklaw. On strasznie dużo prądu pożera, to raz, a dwa, że jest dużo biurokracji przy tym. Są zeszyty, które muszę opisywać, muszę dokładnie prowadzić rejestr. Tutaj sobie zamówiłam jeszcze takie frezy, znowu łezka. Nie wiem, czy nie za dużo mi tych łezek będzie, czy nie przesadziłam. Tutaj taki zaokrąglony walec, to do frezowania też paznokci od spodu. On mi posłuży. Tutaj jest jakieś małe coś. Co to jest? Jakiś żel, paint żel pewnie. Nie chcę tego otwierać teraz, wiecie co, bo mam tutaj mało miejsca i po prostu, ale to będzie tak, nawet tutaj jest kółeczko, że w kolorze złota. Zamówiłam sobie złoty, dlatego że klientki u mnie często proszą o jakieś tam akcenty złote i stwierdziłam, że taki żel, no zobaczyłam po prostu ten żel tam na stronce u nich i stwierdziłam, że ja go chcę. Rany, a to co? To jest w ogóle takie malusieńkie nakładki ścierne mi przysłali, gdzie ja nawet nośnika nie mam do takich nakładeczek. Dostałam SMS-a, że nie mają nakładek tych, które ja zaznaczyłam, że chcę kupić. I zapytali w SMS-ie, czy mogą mi wysłać inną gradację, więc ja odpisałam, że tak, mogą. Ale no, na ten klasyczny nośnik chciałam nakładki, a nie właśnie te mini. Nie wiem, coś tutaj się nie zagrało. I tutaj kupiłam sobie, zaszalałam, słuchajcie, i kupiłam sobie 3 sztuki cążek ze Stalexa. To są właśnie te drogie cążki, ale tak jak mówię, nimi najlepiej mi się pracuje. Właśnie 5 mm, tu też 5 i tutaj 6 mm. 6 mm, ale to są te klasyki. Mam też te cążki, te klasyki ze Stalexa, tylko mam 5 mm, a nie wiem, może ja chciałam sobie po prostu wypróbować, jakie to mam 6 mm. Wiecie, to też nie jest jakaś tam duża różnica, co nie, ale... I tutaj to już jest prawie wszystko, brak towaru. Co za brak towaru? Zbieranie 01, o co chodzi? Mój numer telefonu, nie wiem. I ostatnia rzecz to są torebki do sterylizacji, też mi się kończą, czy one nie są za duże? One są w innym rozmiarze chyba niż te, które ja chciałam, no ale... No, to są te największe. Nie, chociaż... Nie no, większe są od tych, które ja mam, ale nie ma tragedii, bo cążki to wiecie, do sterylizacji cążki to ja je tak, o tak robię. Tak? Więc... Więc nie, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Także takie zamówionka do mnie przyszły, z Avonem kiepsko stoję, mam zamówienie z Avonu, nawet dziś przyszła do mnie moja przedwczorajsza klientka. Przedwczoraj miałam taką nową klientkę na paznokcie, tak w ogóle to jest to nowa klientka ogólnie, która mi przybyła do mojej bazy klientek, bo zapisała się już na kolejną wizytę. Bardzo fajna pani, taka w średnim wieku, ale no taka wesoła, taka po prostu vibe fajny od niej. Czuję. I kiedy robiłam jej paznokcie, to drugą ręką sobie tam oglądała katalog z Avonu i widziałam, że długo, długo wpatrywała się na cienie do oczu te limę. Te, wiecie, te takie kolorowe, fajne. No i tak zamówić, nie zamówić i dzisiaj przyszła i złożyła zamówienie właśnie na te cienie. Kupiła sobie też tam ode mnie z regału perfumy Attraction, kupiła sobie balsam do ciała Attraction, i właśnie złożyła zamówienie. Mam też jeszcze zamówienie na szminkę z Hydramatic, ale ogólnie z zamówieniami dość kiepsko z Avonu stoję, dlatego że ostatnio nie miałam czasu, bo wiecie, ten wyjazd do Holandii, potem wróciłam, więc maraton w pracy. Przed wyjazdem też miałam maraton w pracy, no bo też mi się tam trochę skumulowało tych moich klientek.
Ogólnie sezon komunijny trwa, wiadomo, tutaj właśnie jest w tym miasteczku, w którym ja jestem, 5 albo 6 kościołów jest, w każdym tygodniu jest inna komunia, więc też mam panie, które na komunię chcą sobie odnowić stylizację albo zrobić nową, więc no taki mam dość gorący czas w tej chwili w pracy i na Avon po prostu brakuje mi czasu. Po prostu brakuje mi czasu. Powiem wam, że zanim odpaliłam ten filmik w ogóle, to też takie myśli mnie zaczęły nachodzić, czy po prostu nie dać sobie spokoju z tym YouTube'em, czy nie zrezygnować z nagrywania po prostu, bo no trochę za dużo, trochę mi się nawarstwia tego dużo na głowie mam. Lubię to nagrywanie, lubię tę relację z wami, fajnie, ale po prostu no dużo tego i też dużo różnych takich rzeczy jest do ogarnięcia poza jeszcze i wiecie co, i no nie wiem, zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Także tak. Dobrze, to co, te paczuchy wam pokazałam, co miałam powiedzieć dziś, to wam powiedziałam, więc kochańcy, dziś już się będę chyba z wami żegnać. Życzę wam miłego wieczorku i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, pa, pa!